Podoba mi się akcja wysyłania do siebie kartek. Podoba mi się ta energia, która temu towarzyszy. Wydaje mi się w ogóle, że 11 listopada powinien być świętem radosnym, a nie tak jak dotychczas, co widać zwłaszcza na ulicach większych miast, świętem, które dzieli. To powinno być święto, które łączy wszystkich Polaków ponad podziałami. I dlatego zgodziłam się między innymi zostać ambasadorem, bo podoba mi się ta pozytywna energia i ten wydźwięk. Niepodległość to dla mnie radość z możliwości głośnego wypowiadania swoich poglądów. Niepodległość to dla mnie możliwość wyboru tak naprawdę. I chyba też to, że mój głos, mimo że często wydaje mi się, że jest niezbyt donośny, a jednak jest słyszalny i bardzo ważny. Jedną z kartek pocztowych bardzo chciałabym wysłać do wszystkich dzieci w Polsce. Dlatego, że wydaje mi się, że to młode pokolenie w ogóle nie ma świadomości albo często nie pamięta, o co walczyli ich dziadkowie, pradziadkowie i jeszcze wcześniejsze pokolenia. Nie pamięta o tym, że kiedyś nie było niepodległej Polski i nie pamięta o tym, jak ciężko wtedy było. A także z tego powodu, że kartka pocztowa to jest dla mnie taki środek komunikacji, który przychodzi już trochę do lamusa. Drugą kartkę pocztową na pewno wysłałabym do swoich dziadków z podziękowaniami tą kartkę tak naprawdę. Z podziękowaniami, że ich rodzice, czyli moi pradziadkowie walczyli o niepodległą Polskę. A ostatnią kartkę pocztową tak naprawdę chyba wysłałabym do wszystkich młodych ludzi, którzy mieszkają za granicami naszego kraju, do Polonii. Wysłałabym do nich, namawiając ich, żeby to, czego się nauczyli za granicą, żeby wrócili do Polski i wdrażali to tutaj na nasze polskich ziemiach i na nasz polski grunt, żeby po prostu wrócili do ojczyzny. Uważam, że kartki są obłędne. Każda jest w innym stylu i każdy pewnie znajdzie coś dla siebie. Trudno jest wyróżnić faworyta tutaj, ale chyba ja ze względu na sentyment do Tytusa, Romka i Atomka jednak wyróżniłabym kartkę tutaj Papcio Chmiela. Chyba jest takim moim oczkiem w głowie i chętnie zostawiłabym ją dla siebie. Mamy niepodległą. Wyślijmy kartkę z życzeniami z okazji Narodowego Święta Niepodległości.